maszynkę, kamerzysta, dawaj kamerzysta maszynkę. Serio? Tak, serio, lecę na łyso. Ja lecę na łyso. Siema, jestem Marek. Witam was w sumie w świątecznym odcinku, ponieważ u mnie na kanale jeszcze nigdy nie było gamingu i trzeba to zmienić, ponieważ dzisiaj zagramy sobie w grę. Zobaczcie, przygotowałem sobie tutaj grę, gra nazywa się Starlink. Ja będę grał na PS4, ale można jeszcze w nią grać na Xboxie i tam na innych konsolach, które istnieją, ale ja dzisiaj będę grał w PS4. Za chwilę opowiem wam, na czym polega ta gra i ja zamierzam tą grę przejść za pierwszym razem, bo ja jestem mistrzem gier, umiem grać idealnie we wszystko, także mam taki challenge w sumie. Jeżeli przejdę tą grę za pierwszym razem, a wiem, że mi się to uda, to ogolę swojego ojca totalnie na łyso. Będzie wyglądał jak ja, albo będzie miał jeszcze krótsze włosy, bo zamierzam poprawić żyletką i nałożyć wazelinę, tak aby się świecił. Także zaraz zaczynamy grę. Jeżeli przejdę tą grę za pierwszym razem, to ogolimy mojego ojca na łyso. I jeszcze muszę wam powiedzieć o tym, że mój kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce od ponad 1,5 roku i mój kanał musi subskrybować. Tutaj jest czerwony przycisk, taki sam czerwony przycisk, kliknij tam na dole. I co? Zapraszam do oglądania. W grę gra się tak, że macie statki, macie postaci, ale to nieważne, po prostu jest taki dodatek w grze i klikacie tutaj X i teraz wybieracie pilota jakiegoś, dobra, wybiorę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie mogę tego. Dobra, oto, to wybiorę. O kurde, o co chodzi? O czemu nie mogę tego wybrać, kamerzysta? Chyba musisz pilota wsadzić, czy co? Ale przecież jest pilot, zobacz, siedzi tutaj typek w środku. I widzisz? Jest w tym. No wszystko to jest podłączone. To nie wiem, o co chodzi. Jest statek podłączony? No co tu chodzi? No jak ja mam to zrobić? No, nie wiem, Marek. Jeszcze od... Jak ja mam w to grać teraz? No nie wiem. De! Co ty robisz? Co za gówno! Ale szczyt! Rozwaliłeś? Jak ja mam to grać, jak mi się to rozłącza cały czas? Ale rozwaliłeś... No jak masz grać, jak rozwaliłeś playa, Marek? O nie, jak ja mam teraz grać? No rozwaliłeś playa, czemu Marek? Czemu nie chciało się to wybrać? Czemu nie mogę tej postaci wybrać? No czemu? Ale nie masz playa, to na czym masz grać teraz? To miał być odcinek gamingowy. I nie wyszło... Co za gówno, gównie PlayStation? Co mi to dało w ogóle? Nie wiem, ten play już niczego nie nadaje, Marek. Nowego, ja mam nowego jeszcze jednego. Wezmę go zaraz. I masz mi ogarnąć jakiegoś youtubera od gamingu. Youtuber od gamingu ma być. Będzie mi w to grał. I co, i macie przejść grę, tak? Słuchaj, tutaj nie mogłem wybrać nawet tego pilota. Mam te postaci, wszystko mam. Udowodnię ci teraz, że on był w tym statku, on był w tym statku. I ja musiałem jakieś poziomy odblokowywać. Co, że nowa gra, to ja nie mogę sobie wybrać tego najlepszego za 6 punktów? Ogarnia youtubera od gamingu, a ja... Gówno, wywal stąd, bo... Nie działa już. Już nie działa. Dobra. Wywal ten shit. A wiesz, że ten play kosztował 2000? 1800 kosztował. No dobra, no to... Wywal to, ja sobie wezmę drugiego i ja czekam. To znaleźć ci typa od gamingu, tak? Tak jak słyszałem. A gdzie ja ci znajdę typa od gamingu? Tak jak słyszałeś. Youtubera jakiegoś zawołaj mi. Dobra, idę. Idź, zawołaj youtubera. Będzie mi grał w gry, a nie kurde, że ja Lord mam grać. Kurde, co ja jestem. Nie mogę nikogo znaleźć, jeszcze idzie za mną taki kretyn. Kiedyś statywy nosił i teraz dupę truje cały czas. On chodzi tutaj po siedmiu i nas szuka. No co jest? Co tu robisz? No szukam gamera. Gamera? Który odegrałby rolę w filmie. Ja mogę odegrać rolę w filmie. Ale ty nie jesteś gamerem, człowieku. No ale mogę być. No ale jak możesz być? Nie jesteś gamerem. No ale mogę... No nie, no ale jak u Kruszwila to ja mogę wystąpić. Proszę cię, weźmiesz mnie? No ale dlaczego mam cię wziąć? No bo ja mogę wszystko zrobić. Co chcesz? Jak wszystko? No wszystko możecie ze mnie służącego zrobić. Ja wszystko zrobię. Tomek Olejnik jestem, chyba kurde już mnie znacie nawet. No ja wszystko zrobię, proszę cię. Weźmiecie mnie? No proszę, no. No proszę, no zapłacę nawet. Ale człowieku. Proszę. Co to jest? Weź no. Ile tu jest? 2000. Weźmiecie mnie, ja wszystko zrobię. No proszę, no. Weź mnie, no. Jeden filmik chociaż. Ja mogę być służącym, mogę wszystko zrobić. Chodź, idziemy, proszę. No nie. Człowieku, ja masz pieniądze. Nie chcę. Zagram w tą grę. Nie, weź to. Ja zagram. Proszę, no proszę cię, weź mnie, no. Weźmiesz mnie? Proszę, no. Nie znajdziesz takiej drugiej osoby jak ja. Ja wszystko zrobię. Weź mnie do tego filmu. Ale dlaczego ty tak chcesz wystąpić w tym filmie? Bo ja chcę. Ja będę wszystko robił. No weź mnie do tego filmu. Ja cię proszę, no. Ja chcę followy. No. Jakie followy? Na Instagramie Tomek Kolejnik, followy chcę. Weź mnie do tego filmu, ja proszę. Wszystko zrobię, no weź mnie do tego filmu, no. No weź mnie, no proszę cię, no dobrze, dobrze, dobrze. Weźmiesz mnie? Tak, wezmę cię, tylko już nie błagaj, bo tu chore jest. Ja, dzięki, naprawdę, kamerzysta, dzięki. Dobra, chodź. Idziemy. Jesteś normalny w ogóle? A co to za gra? Co? Co to za gra? Starlink. Ale ty jesteś normalny? No, no jestem normalny, no ale u Kruszwila to wystąpić bym mógł, no.
Zawsze chciałem. Mogę grać w grę. Możecie ze mnie zrobić służącego. Mogę wszystko robić. No dobra, dobra. To cię przedstawię Krzyszwilowi. On cię chyba zna, bo kiedyś mu statywy nosiłeś, no, pamiętam, pamiętam. To były czasy. O, ale chyba mnie wyrzucił za coś tam, ale... Dobra, lecimy. No dobra, ściągaj buty. Idziemy. Do przodu. Odłóż kurtkę. Tam masz lorta. O co chodzi? Idź. Cześć. O co chodzi? Przecież ja go znam. Jak on się nazywał? Tomek Kolejnik. On nie jest od gamingu, on mi statywy nosił, sprząta w galerii handlowej i ten, i ośnieża ulicę w zimę. To nie jest od gamingu, miał być youtuber od gamingu, no ale, jakiś profesjonalny. Ale Marek, on powiedział, że zrobi wszystko. Ja mogę grać, naprawdę. No ale no co mi po typie, który potrafi grać, ale ja potrzebuję jakiegoś specjalisty od gier, no. No halo. No nie znajdę ci takiego Marek nawet. Jak to nie znajdzie? On będzie dobry. Kurde, ja mam 2 miliony subskrypcji na kanale. No ale on będzie dobry, no zobacz, co on wszystko zrobi. No umiem grać. Mamy gierę, Starling, znasz? No, słyszałeś? Słyszałem. To są takie stateczki, musisz tymi statkami latać i będziesz mi to na kanał nagrywał. No to mogę latać. I na kanał kamerzysty. No ja mogę to robić, no. Tam mam telewizor, zaraz mi podłączysz konsolę. I do czego ty się nadajesz? No wszystko mogę zrobić. Kurde, nie wiem. Innego ogarnij. Nie, ja wszystko... No, proszę, wyjdź, proszę, zostaw, proszę, zostaw mnie i wyjdź. Wszystko zrobię, nie wyjdę. Ja chcę grać. Proszę, ale ty nie jesteś specjalistą. Wszystko zrobię, ja będę specjalistą. Ty nie jesteś specjalistą, ja potrzebuję profesjonalnego gracza, ja zagram, tak? Proszę cię, zagram, daj mi to. Daj mi co mi po tym, że zagrasz, zagram. On ktoś musi idealnie grać. Nie, ja będę idealnie, wstawaj. Słuchaj, ty chcesz się ze mną kłócić? Słuchaj, ty się chcesz ze mną kłócić? No proszę, daj mi zagrać, daj mi zagrać. Ja jestem najlepszym graczem, a nawet ja nie mogę. Proszę cię, zobaczysz, przejdziesz wszystko, daj mi zagrać. Proszę cię, daj mi zagrać. Człowieku, no zobaczysz, to będzie hit, daj mi zagrać, ja jestem najlepszy, nie ma lepszych ode mnie. Może ty trochę jesteś lepszy, ale czekaj, ja będę... Czekaj. I tak będę najlepszy. Daj mi zagrać, proszę cię, daj mi szansę zobaczyć, że ja się do tego nadam. Daj mi szansę, proszę cię, dasz mi szansę, proszę cię, lordzie, daj mi szansę. Będzie grzeczny? Będę grzeczny. Będzie grzeczny. Będzie grzeczny? No będzie. A nie będziesz mnie dotykał już? Nie. No, albo dobra. Dalej grać. Ale jeszcze coś mi tutaj nie pasuje. No. Nie pasuje mi coś w tym człowieku. No. On nie może być graczem. Dlaczego? Nie może być ani graczem, ani jak to mówią potocznie, przydupasem, ani służącym, ani niczym. Dlaczego? Można to zmienić, aczkolwiek póki co nie pasuje. Nie jest łysy. Nie, mogę być łysy. Idź stąd. Naprawdę. Nie jesteś dawaj łysy, maszynkę, ja lecę na zero. Dawaj maszynkę, ja będę łysy. Powinieneś już tutaj przyjść łysy. Maszynkę, kamerzysta, dawaj kamerzysta maszynkę. Serio? Tak, serio, lecę na łyso. Serio się ogolisz? Ja się nie ogolę. Dla... Ale posprzątasz te włosy później. Jasna sprawa. Ja lecę na łyso. Teraz jestem dobry? Będę łysy? Jeszcze nie jesteś łysy. Ale ja będę, już jestem łysy. No to jak mi pokażesz, że jesteś łysy, to może się zgodzę. Tak to ja nie wiem, czy mogę cię teraz przyjąć. Jeszcze nie jesteś łysy, no. Zaraz będę, spokojnie, ty się nie bój, człowieku. Będziesz mi jeszcze musiał kawkę zrobić, jak już będziesz łysy. Spokojnie. Espresso. Nowy ekspres do kawy kupiłem. To weź mi pomóż. Nie. Skoro mówisz, że do wszystkiego się nadajesz, to ty z Jerem też możesz być. I co, dużo ci jeszcze zostało? No już sekundę. Dobra, chyba już wystarczy, co? Pokaż się. Do kamery bardziej, mnie to nie interesuje. Jak wyglądam? No wyglądasz teraz jak człowiek, który nadawałby się... Zabierz od tych brudnych włosów, to. Zabierz. Oho. I ten, nie wiem jak to posprzątasz, ale ma błyszczeć, nie? Okay. I zaraz pogramy w gierkę, co? Dobra. Pokażesz jakim to specjalistą jesteś. Jak no przewalisz tą grę, to niestety wyjdzie stąd łysy i już więcej się do ciebie nie odezwę. Dobra, łysy, chodź tu. Przedstawiam ci moje stanowisko. Rozwaliłem tutaj wszystko, jak widzisz, tak? No tak. Wcześniej rozwaliłem taką samą konsolę. Wiesz czemu? Czemu? Bo nie mogłem przejść tej gry i potrzebuję jakiegoś gracza. I słuchaj, w tej grze chodzi o to... Daj mi pada tego. Czemu ja się po to schyliłem? Mordo, jesteś służącym. I jeszcze jakbyś mógł wyjąć. I jeszcze to. To z kablem. I patrz, i pada, daj. To pada. Przyczep to dopada? No dawaj, z życiem! No mówisz, że jesteś najlepszy we wszystkim. Tak. I teraz to podłącz. Jeszcze ludzika. Tak. Włóż go. Szybko. Podłączyłeś już? Tak. I słuchaj, to jest pad. I patrz, jak masz to, to jak grasz, to masz ten statek, nie? No. I masz mi wygrać tą grę. Masz mi to nagrywać na kanał. Ma być pokazane na moim kanale. No dobra. No to w takim razie podłącz to i masz zacząć grać.
I co, będziesz grał? Kiedy to się zacznie? No już moment, ładuje się. Ładuje się? Co? A, dobra, te napisy muszą... Pomiń. I dawaj. Leci. Rozwalaj. I tą planetę rozwal. No nie mogę tego rozwalać. Dobra, to te statki porozwalaj. Ale tu ty będziesz mi grał w to na święta? No mogę grać. Będziesz pod choinką usiądziesz i będziesz dla nas wszystkich grał. I mi jeszcze kamerzysta kupi 20 takich i też pod choinką je postawimy i będziesz grał tutaj u nas. No dobra. Jesteś łysy? O kurde. Co? To będzie dobra opcja, jak łysego typa wystawię dla wszystkich, który będzie grał w grę. No. On jest lepszy od ciebie, kamerzysta, ci powiem. Jak lepszy ode mnie? No zobacz, dobrze gra. Ty łysy, idź po kawę. Szybko, bo mi się skończyła. Który to jest poziom? Drugi, tak? Tak, ale on zaraz przegra, jak pójdzie po kawę. Nie, on musi iść po kawę. No ale przegra, no Marek, no co ty, no... No zobacz, no HP mu leci w dół. Ekspres szybko działa, nowy ekspres, kupiłem niedawno, szybko zrobi kawę i wróć. No ale no zobacz, no kurczę, Marek już ma czerwone HP, no. Dobra, chwila, to jest szybki ekspres, tak? On mu zrobi kawę, czekaj, no. Nie. Za co, podratować go jakoś? Jak to się robi? No nie wiem, no. Czekaj, co jest? Proszę. Kawa? Dobra, graj dalej. Dawaj, graj. No co, już wygrywasz, czy o co chodzi? No tak, no... Co jest? Co się dzieje? Bo kazałeś mi iść po kawę, no! Jaką kawę? Przecież miałeś zielone... No ale chyba tutaj stało miałeś życie miejsce na zielono! No i co mam zrobić, jak przez ciebie wszystko? Jak przeze mnie wszystko? No bo kazałeś mi tam iść, że jesteś dobrym graczem. No ale co, dwie... Dobra, ratuj lepiej sytuację. Equinox. Ty, przegrałeś. Co? Przegrał. Ale aby walczyć dalej, dołącz nowy statek. Czyli? No to muszę chyba wymienić statek. Ale co, przegrałeś? No przez ciebie, no. Jak to przeze mnie? No, miałem ci kawę zrobić. No to zrobiłeś kawę, ale jej... A co, dwie rzeczy na raz mam robić? Jak odchodziłem, to było całe zielone, ja ci zaufałem, człowieku. No. Na łyso się ogoliłeś. Ale no, chyba nie zrobię dwie rzeczy na raz. Przegrałeś, wyjdź z tego domu, już nie będziesz grał. Wyjdź stąd. Wyjdź stąd, już nie będziesz grał. Już nie będziesz to grał. Nie będziesz już grał w tą grę. Wyjdź z tego domu, kamerzysta, masz go wyprowadzić. Po co wracasz? Wyjdź stąd, Przepraszam cię, to wszystko przez brwi. Wyprowadzić go. Przepraszam cię, kamerzysta, daj maszynkę. Po co ci maszynka? No proszę ci, daj mi maszynkę. Po co ci maszynka? Zobaczysz, daj. Ale to po co? Daj, daj. Wyprowadzi ktoś. Ale po co ci maszynka? Zobaczysz, daj. Ale po co? Wyprowadzić z mojego domu. Ale po co ci maszynka? Człowieku, co ty robisz? Co ty robisz? Teraz mogę grać. Mogę grać? Jeszcze masz trochę. Co on zrobił? Dokładnie ogólnie, a nie. Ja lusterko bym potrzebował. Kamerzysta, mamy jakieś lusterko? Nie mamy lusterka. I nam ci to zrób. Patrz. Robisz to w taki sposób. O, tak. Musisz przejechać, a nie górą. Bardziej bokiem. No zaraz to oko wydubię jeszcze tym. Jak? Dlaczego się śmiejesz, no? Aż tak źle? No i z czego ty się śmiejesz, no? Wszystko kurde, żeby tutaj dobrze grać, poświęcenie. To graj, zobaczymy, czy jesteś takim dobrym graczem. Co następnego sobie obetniesz? No co? Nie, to już... Już nie mam czego, no. Brwi nie masz, rzęsy też sobie owaliłeś, nie masz już czego obciąć. Także się postaraj, żeby nie przegrać tej gry. Spokojnie. I zmień ten statek. Statek zmień. Szybko, zmieniaj. Ten statek. A jaki mamy statki? Mamy taki. I mamy takie ludziki, tutaj armaty. A to doczep to. I to. Doczep. Czy już się nie da? Da. To doczepiaj, dawaj. Stare, dobre statki. Dobra, dawaj, graj. No już. Dawaj, Starling, graj. Jak przegrasz tym razem, to już idzie stąd. Nie, już nie przegram, naprawdę, zobaczysz. Masz wszystkie gry teraz wygrywać. Jak znowu przewalisz, to będziesz miał problem. Potrzebuję twoich dwóch przyjaciół. Przyprowadzisz? Przyprowadzę. No to dawaj. Dobra. Tylko zatrzymaj tym razem tę grę, bo znowu już będzie problem. Starling, tak? Zatrzymaj grę. I to musisz mi te kartony wynieść. To od razu możesz wziąć. One są wszystkie puste. One nie będą mi już potrzebne. Później będziesz musiał te wszystkie statki gdzieś tam włożyć, ładnie poukładać. A to po prostu wynieść, bo to są kartony, to nie jest mi potrzebne, tylko brudź się tutaj. Tutaj jeszcze masz karton. O, masz. I przyprowadź swoich dwóch jakichś przyjaciół, okej? Okay? Dobra. I po to wróć jeszcze. Już za chwilę, moment. Ty, nie odpakowałem jeszcze jednej figurki. Patrz, jaka fajna. Wygląda jak ty, kamerzysta. Ty, ona też jest łysa. Pa! Zobacz, figurka jest łysa jak ty. Też brwi nie ma. Idź po kolegów. Śmieszne.
Idą, Marek. Idą? Przyprowadziłem tutaj dwóch moich przyjaciół odważnych. Dwóch przyjaciół. Dobra, to weź najpierw, wycisz tutaj muzykę w Starlinku. O, bo cały czas siedziałem, czekałem. Jak to się wyciszy? Dobra, tak się wycisza. Ty tutaj usiądź, a ty tutaj, tak? Znaczy, na wprost siebie, żebyście byli twarzą do siebie. Uważaj na statki. Za tobą są. Musisz uważać na statki. I słuchajcie, ty masz to. Zasady konkurencji są takie, że gracie kamień, papier, nożyce. Kto przegrywa, ten będzie wyglądał jak on, trochę jak ja w sumie. Także gramy? Gramy. Dobra, gra, co? Jest stres? No jest. Stres wielka stawka. Bardzo. Wielka stawka. Jeden będzie łysy. W zamian temu, który będzie łysy, mogę kupić PS4 ze Starlinkiem, bo będziecie zaraz mi grać tutaj. Dobra, to gramy. Papier, kamień, nożyce do jednego. 3-4. Kto przegrał? Ty kamień? Tak, nożyce. Także, nie wiem, weź tutaj jakoś, żeby wygodnie. Żeby mi tutaj nie podbrudzić tego. Chyba nie tą stroną. Nało się obcinać. O kurde. Albo weź mu zrób sam pas startowy. O. Jak w Starlinku. A są takie postaci? Ta ma włosy, ten nie ma włosów. Nieważne. Bawi cię to? No bawi mnie, chociaż też nie jesteś sam. Pokaż. Jest ładny pas startowy? Jest. Wylądujesz? Dobra, to weź tutaj przejdź, też zaraz będziesz grał. To co? Ty wygrałeś? Wygrałem. Dawaj. Co ci szkodzi? Na łyso, pas startowy. Lecimy? Lecimy. To dawaj tutaj. No ale dlaczego? Przecież wygrałem. Dobra. No ale dobra, będzie ale to wygrałem. Dobrze, dawaj. Bierz głowę. Chyba... Ty, maszynkę zaciął. Włóż to z powrotem. Ale jak? No, nie wiem, tak przyciśnij może. No dobra. O. Nie ma co stawiać oporu. Źle to robisz! Źle! Źle, tak, pod ukosem. Nie umiesz obcinać ludzi na łyso. No pierwszy raz to sam się robię. Obcinałeś dzisiaj. No dobra, i co? Mają pasy startowe. No i będą grać. Zaraz w grę. No dawaj, obcinaj. Ale tutaj jest lepszy ten pas startowy, nie? No tutaj ładniej to wygląda. Pokaż na kamerze zbliżenie. No zajebiście. Dobra, to słuchajcie, tutaj macie pada, który pierwszy gra. Masz. Już tutaj włączę muzykę. O. I dawaj, graj. No dawaj. I macie grać, dopóki tej gry nie przejdziecie. Za każdą porażkę, no po prostu będziecie obcinani na łyso, tak? Także stawka jest duża. Są emocje. Jest potężna rozgrywka, także ja bym wziął tą konkurencję na poważnie. Tutaj jest człowiek, o chodź tu. Tutaj jest człowiek, który będzie tego wszystkiego pilnował i macie po prostu mi nagrywać tą grę na mój kanał. A ja się żegnam, nagraliśmy bardzo fajny film. No bardzo efekty fajnie. Są naprawdę ciekawe. Tutaj mamy pierwszy pas startowy, drugi pas startowy i łysego typa bez brwi. Czterech ludzi, którzy są łysi. Na jednym zdjęciu. Zobaczcie moje. Ej, tu. No co? Bo chciałem na jednym zdjęciu zrobić. Musisz się przesunąć w lewo trochę. Później miniaturę zrobimy. Jeszcze taką. O, pięknie. Dobra. To wytniesz klatkę z filmu i zrobisz miniaturę. No. To co? Zobaczcie moje... Grać mi tu. Musicie to przejść. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.